Dzień czwarty, 2 maja, godzina 7 rano, rozpoczynamy przy ognisku, chociaż w autach ciepło, to wiadomo, chyba to grzało, ale nie ma to jak właśnie tak sobie wyjść, rozprostować kości i usiąść przy ciepłym ognisku, w międzyczasie zaparzyć sobie kawę, uzupełnić bidony, pomyśleć co zjeść na śniadanie i posłuchać jak śpiewają ptaszki, cieszyć się tą pogodą, że nie pada, że jest fajnie, że można wyjść, swobodnie poruszać. Nikt tą drogą nie przejechał, słuchajcie, przez całą noc. Jesteśmy blisko wioski, piękne pole biwakowe oddane do korzystania, nawet jest drewno, które można palić, ale wokół też dużo suchego. To jest bardzo, bardzo pożądane. Hello, my name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. Nagrywam, jak się kąpiesz. Filmujesz porażkę? Jak porażkę? No raz, że pompkę chłopu daję. Dwa, że mnie oszukał gościu. Tam zobacz, jaka woda jest, nie? Jest tłusta. Ale ciepła? Podgrzewa? Ma grzałkę? Nie, jest podgrzewana. Aha. No jest takie po prostu tylko zbiornik, nie jest podgrzewany. To... Był podgrzewankę. Ale to myślisz, że to szybciej powinno lecieć? No przy takich obrotach pompki. No, a masz do tego ten, słuchawkę prysznicową? Bo może wtedy będzie lepiej leciało. No, jeszcze słabiej. Aha. Kontynuujemy naszą podróż wzdłuż granicy. Planujemy odwiedzić Stadninę Koni, Janowie Podlaskim oraz trójstryk granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Jazda wzdłuż granicy wiąże się czasami z takimi właśnie niespodziankami, że są, nie ma mostów, są przeprawy promowe. Po drugiej stronie znajduje się wieś Niemirów i tu właśnie powinien prom chodzić, ten prom nie chodzi i trzeba objechać aż przez Siemiatycze, tutaj to rejon Polesia, bagnisty taki. Pierwszy most jest tam za Siemiatyczami. Ale no, przyjechaliśmy tu sprawdzić, czy ten prom chodzi, nie chodzi. Także dobrze, żeśmy objechali mostem tu, bo tak żeśmy podejrzewali, że nie będzie chodził. Ale może niedługo, latem, może to uruchomią. Na teren Stadniny Koni w Janowie wśliznęliśmy się tylnym wejściem. Za to wyjazd był już główną bramą. A tu szlaban. Kurde! A tu szlaban mają. Ciekawe, czy nas zaaresztują. Start recording emergency video. Ale numer co? Drogą VIP-owską wjechaliśmy, to i przez bramę mogliśmy wyjechać. Ale no, puścić, nie że puścić. Wygląda jak policja. No i to jest policja. Kurczę, co pali tutaj? Nie, to nie policja, nie? Dzień dobry, Straż Graniczna, Terespol. Można dokumenciki? Można. To jakiś rajdzik mamy? Nie, tak, znaczy z kolegą jedziemy sobie. No idę tak, właśnie. Po Polsce. Rozumiem od samochodu, tak? Samochód i dowód. To by było szybciej. Wrzucimy system. Już to przydaje. Proszę. Dziękuję. Pomału przyzwyczajamy się do wszechobecności Straży Granicznej. Jaka tu rzeka? Płynie? Bóg. Dobrze. I tam już mamy granicę. Jaką? Po drugiej stronie? Białorusi i Ukrainy. Tak jest. A tu jest jakiś, zobacz, jakiś taki obelisk, no, stołb betonny i na to mówią Ukraińcy stołb. A my mówimy jakiś obelisk na takie rzeczy.
Zobaczymy, czy jest coś opisane. Tutaj. Tu jest. Rzeczpospolita Polska. Bóg. Historyczne miejsce. Teren taki, no, ciężko samochodami tu się poruszać, ale przejechałby. Jesteśmy przy polskiej granicy. Przy tak zwanym trójstyku granic. Po drugiej stronie jest Białoruś. Tu kawałek dalej Ukraina. Ale jeszcze musimy iść kawałek dalej. Są jakieś samochody, jest komercja. Ale pójdziemy kawałek dalej, gdzie zobaczyć już ukraiński słupek. A tu mamy słupek graniczny polski numer 001. Już jest Ukraina. Brzeg ukraiński. Tam brzeg białoruski. A tu jest cały czas ścieżka przyrodnicza. Można przespacerować, posłuchać ptactwa tutaj. Poleskiego. Czy podlaskiego. A co ostatnio? Gratuluję, a to co? Dużo problemów teraz, nie? Jak trzeba jeździć tam, po te badania robić, ta ASF, nie? To... Tak? Dzięki, cześć. Tam tu tylko soli brakuje, bo tu już tam... się oczyścił. Czy tylko my? Pieprzu. Ja już tam popiprzem, ale to może być. A, popiprzem. No nie, może, to, może ja lubię ostre, nie? Tak su. Fajna ta dziewczyna, taka grubawa, ale... Teraz zacznie puszczać dopiero wodę. Organiczne wrzucimy. Praca zespołowa zaowocowała pysznym posiłkiem, który ukazał się już wkrótce bardzo potrzebny. Ciężki teren, niespodziewanie. Kalosze może macie, po drugiej strony wyjdź. To takie są japy. Próbowaliśmy je wziąć bokiem, ale coś nie do końca tak jak powinno, nie? Jak zjęła? Opony słabe, nie? No, proponuję się wycofać. Nie szarżować tu dalej, nie? Bo mi zaraz on ten. Przód i wycofanie wtedy, nie? Tam już jest ładna droga. Zawrócić, nie? Zawrócić. Albo zbadać teren, nie? Czy jest sens? Nie, tu nie działa mi tym blokada tylny kół, nie? Jeszcze jedna panorama Bugu. Zachciało nam się offroadu. Jesteśmy, stoimy na razie, nie wiemy co robić, czy tu forsować, czy nie forsować. Takie mniej więcej są tereny tutaj, bagna, woda. My na tych all-terrainach, dociążonych samochodach, ponad 3 tony, każdy. Po deszczu, po silnym opadzie deszczu. No ciężko jest tam, zobaczymy jeszcze co robić. Wykonujemy inspekcji terenu, przez który przyjdzie nam jechać. Oceniamy jakby stopień trudności nasze, i nasze, naszych możliwości. Czy my tu damy radę przejechać? Co, drzewo poszło? Co się stało? A lina poszła? A może zeszło tylko? Z tej, tak? Spadło? Blokadki? Zawleczki nie ma. Tu jest zawleczka, patrz. Może byś patrzył, co się dzieje, co? Mogę tu asekurować w razie, ale nie wiem co, w czym ci tu pomóc. Już nie pójdzie, ale na szczęście Toyota ma takie rozwiązanie właśnie. To jest błędne rozwiązanie. Nawet w przypadku, jak nie możesz klapy otworzyć, to jesteś w stanie otworzyć dolną i wyjąć sprzęt do wyciągania. Lepiej to mieć na tym, no. Przygotowane już sobie. Czekaj, jest jeszcze jedno. Też ta sama ta? Ta sama technika, nie? Powinno teraz działać, nie? No.
O, blisko było. Dobry pomysł. Nie był dobry pomysł, bo teraz jak pojedziesz? Tu kuźwa myślą drzewo. Ale przeszła takie kolejny przeszła. Congratulations dla Toyoty. Może koła w prawo i cofaj normalnie po tym trakcie, wiesz? Ja muszę wyłączyć blokadę. Lekko w prawo kołami i wyjedziesz może ten, może tu, wiesz, wyjedziesz. Co teraz? Myślałem, że tu przeskoczy, nie? Nie przeskoczył. No musisz. Nie, to coś jakby w piaście. Lina na pewno nie. Ale koło się kręci, jest napęd. Może się zapina, wiesz? Ten automat się zapina, bo ty masz automat, nie? A nie chcesz tak spróbować cofnąć w moją stronę? Jest napęd! Napędy są, wiesz? Może nie masz blokady przedniego mostu, ale napędy są. Ale nie mam włączone teraz blokady. Ale napędy są, to ci mówię, nie? I tamto. To chyba by się teraz wyciągnął, bo teraz już stoję. Nie? A tu nie chcesz cofnąć się? Ale jak? Ale że za pomocą wyciągarki, o? Z blocza. A co, nie wiem, to się da tak? No. Tu długa lina jest, nie? Tam z blocze, tu z blocze. Nie, ja myślę, że szybciej będzie, jak ja będę cię ciągnął tutaj za ten i spróbujemy cię, wiesz, wyciągnąć. Ale tutaj przez blocze, wiesz? Kolejna technika. Musisz mocno chyba w lewo kręcić, wiesz? Mocno w lewo, no. Dobra, oj. Nie przejdzie to, kurde. Patrol, ciężkie maszyny, to tylko chyba na takie wyprawy. A nie po to, żeby po takim błocie jeździć, nie? No. Tam jeszcze ma miejsce. Wydostanie się, rusz się, kopie. O, panie. Do przodu! Ogień!
Land Cruiser też nie dał rady. Wyprostuj! I przód, tył, przód, tył! Jeszcze raz! Prostuj koła w prawo! I teraz! Brawo! Idzie, idzie, idzie! Idzie! Dobrze, dobrze! Jedź, jedź do przodu, jedź! Jedź! Jedź, dawaj, 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 nic się nie stanie, dawaj! Do tyłu, do tyłu! Prostuj koła, w drugą! Do przodu! Za mocno, za mocno skręcasz! Kurde, patrol to maszyna.